Dzień dobry. Sędziego Piotra Maksymowicza poszukuję. Osobiście to ja. O, dzień dobry. Możemy zamienić słowo Paweł Pietku, no jestem z redakcji Nowego Jorku. A, no Kranu. Proszę bardzo. Rozmawiać. Na temat? No to jest kwestia prezesa Fundacji Lex Nostra. Ponieważ ja jestem referentem tej sprawy pana Lisowskiego, nie wypowiadam się na ten temat. Proszę on do... On jakby dosyć istotne zarzuty stawia panu sędziemu. Proszę do rzecznika prasowego się udać, ewentualnie do wiceprezesa sądu, bo prezesa w tym tygodniu jeszcze nie ma. Będzie w przyszłym tygodniu. Rozumiem. I co, nie chce pan powiedzieć, bo to jakby on personalnie w pana... Ja jestem referentem sprawy, nie mogę się wypowiadać na temat oskarżonego w inny sposób niż poza salą sądową. Dobra, dobra. To nie przeszkadzam. A gdzie jest zastępca prezesa sądu? Zastępca prezesa sądu, pierwsze piętro, windą czy schodami. Dobrze, dobrze, dziękuję. Pan sędzia znalazł bardzo sprytne wyjście z sytuacji, mianowicie takie, że skoro stawia się mu zarzuty, a on jest prowadzącym sprawę, więc on nie może się na temat oskarżonego wypowiadać. Dziękuję. W tej sprawie może pan rozmawiać z rzecznikiem prasowym w Sądzie Okręgowym. Ona w ogóle nie rozmawia z prasą, z dziennikarzami. Zawsze rozmawia rzecznik prasowy Sądu Okręgowego. Bo proszę mi powiedzieć, to dziwna rzecz. No ale ten sędzia, myśmy z tym sędzią chcieli porozmawiać. Nie chciał się wypowiedzieć. On nas odesłał tutaj, że tu dostaniemy informacje. Pani nas z kolei odsyła gdzie indziej. Tak, ale potem mamy rzecznika prasowego, żeby on kontaktował się z mediami. Gdzie państwo rzecznik urzęduje, proszę? Sędzia Okręgowy. Panie, z rzecznikiem prasowym mam przyjemność, tak? Dobrze, ja już mówię, w czym rzecz, bo chcielibyśmy przyjechać do państwa i poprosić na przykład sędziego rzecznika, żeby nam opowiedział o dosyć poważnych zarzutach, które zostały postawione jednemu z sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy w Śródmieście. Wydziału karnego przez podsądnego, ale to podsądny to pod nazwiskiem przed kamerą mówi wprost, starał się odsunąć tego sędziego. Sędzia się nie odsunął od tej sprawy. No i tu rzecz jest dziwna. Dobrze. I mogę liczyć na spotkanie z panem sędzią rzecznikiem kiedy? Znaczy, no na pewno po zapoznaniu się z tymi materiałami. Nie, ja to świetnie rozumiem, ale proszę mi tak orientacyjnie powiedzieć, kiedy by to było. To ja panu powiem, jak to jest. Mamy wypowiedź tego podsądnego, który nie jest jakimś tam typem spod ciemnej gwiazdy, tylko to jest prezes Fundacji Lex Nostra, który sędziemu zmienia nazwiska wymienionemu, stawia konkretne zarzuty. I myśmy sędziego... No, ja to świetnie rozumiem, dlatego proszę, żeby mi pan wskazał, jeżeli ja te pytania wyślę dzisiaj, powiedzmy w ciągu godziny, to na kiedy mogę liczyć, na kiedy mam prosić dziewczynę z kamerą, żeby pojechała ze mną i żeby pan sędzia, rzecznik wypowiedział się przed kamerą. Inaczej, wprost zapytam, czy ma urlop w przyszłym tygodniu, bo rozumiem, że dzisiaj to się państwo z nami nie spotkacie. Znaczy, no dzisiaj może być to trudne, tak? Ale trudne, czy... A poza tym jeszcze sędzia musi się mieć możliwość zapoznania się w ogóle z całą tą sprawą, tak? O to właśnie mi chodziło. No to już mniej więcej, no bo tą sprawą się zajmujemy nie po to, żeby wpisać ją do pracy naukowej, tylko po to, żeby ją upublicznić. Będę wiedział teraz, w jakich terminach operować, bo rozumiem, że przyszły tydzień jest kwestią otwartą, tak? Nie, nie, ja rozumiem, bo pan, widzi pan, bo pan proponując mi, pan proponując mi... Czasu, że tego rzecznika musi mieć
No nie, bo w momencie, w którym ja Państwu wyślę pytania na piśmie, to już nie zależy od, bo kwestie odpowiedzi na pytania na piśmie są regulowane dosyć precyzyjnie. Przepraszam, ale Państwo tutaj nie mogą filmować. Ale tak. Nie, chciałbym się spotkać z Panią, bo to Pani sędzia czy Pan sędzia, bo teraz to już z naszej rozmowy, już sobie idziemy. Dobrze, czyli to wyślę te pytania i chciałbym uzyskać odpowiedź przed kamerą, po prostu spotkać się i porozmawiać, bo ja przepraszam, że tak mówię nerwowo, ale nas stąd wyrzucają z sądu. Nie, pani nie wyrzuca, przepraszam, bardzo ładnie powiedziała, żebyśmy sobie poszli. Prezes jest na urlopie. Tak. Dobrze, przyjdziemy. Wydział Karny. 10 Wydział Karny. Warszawa Śródmieście. Mam. Dostałem tutaj w sekretariacie do Państwa sekcji maila i tu. Dokładnie tak. Będzie oczywiście, będzie w stopce. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Witam Państwa serdecznie. Gościem Nowego Ekranu jest Pan Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra. Dzisiaj porozmawiamy z Panem Maciejem o sędziach. O sędziach. Porozmawiamy o konkretnym przypadku. Tak, witam Pana bardzo serdecznie, witam Państwa. Cieszę się, że mogę zadebiutować w Nowym Ekranie, tym bardziej, że zapowiada się bardzo ciekawa, interesująca współpraca między nami i być może troszkę niezręcznie jest zacząć rozmowę o sędziach od mojego przypadku, natomiast pozwolę sobie na tą niezręczność, bo sprawa jest szczególnie bulwersująca. Mianowicie chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób Sąd Okręgowy w Warszawie dba, i to w sposób niezgodny z prawem, dba o prywatne interesy sędziego Piotra Maksymowicza, to jest sędzia Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście. Może zacznę od tego, że z Piotkiem się znam dość długo, dlatego zdziwiło mnie to, że zajął się prowadzeniem mojej sprawy. Bo nie powinno tak być. Bo nie powinno. Sędzia, tak który być. Wie, że zna podsądnego, powinien uczciwie stanąć i powiedzieć: przepraszam, powinienem być z tego wykluczony, dlatego że mój obiektywizm jest tutaj zaburzony. Tak, tym bardziej, że w ostatnim okresie znajomości nie miałem z nim, jeszcze przed tym, zanim został sędzią, nie miałem z nim pozytywnych relacji. Właściwie go widywałem gdzieś w towarzystwie jakichś dziwnych ludzi, bardzo, z którymi nic mnie nie łączyło, oprócz tego, że bardzo chcieli namawiać mnie, żebym zarabiał dla nich pieniądze, co oczywiście jest z mojego punktu widzenia zupełnie niemożliwe, nierealne, bo mam inne życiowe sprawy, inne pomysły na życie niż, prawda, zarabianie pieniędzy z bardzo nieciekawymi, moim zdaniem, osobnikami. W każdym razie zdziwiło mnie to bardzo, bo w 2006 roku, żeby mnie w pewien sposób wysadzić siodła pod względem zawodowym, zmontowano prowokację przeciwko mnie. Nie boję się tego słowa użyć. Wyglądało to w sposób następujący, że jadąc samochodem w Śródmieściu Warszawy zostałem zatrzymany przez blokadę policyjną. To było późna godzina wieczorna. Oczywiście się zatrzymałem do kontroli rutynowa. W momencie, kiedy się zatrzymałem, został z tej blokady już tylko jeden radiowóz, gdzie policjanci próbowali mi wmówić, że jestem pod wpływem alkoholu. Widząc, że coś nie jest, nie wygląda to normalnie tak, jak normalnie powinno wyglądać zwykłe zatrzymanie rutynowe, na szczęście zadzwoniłem do kolegi, który mieszkał dosłownie parędziesiąt metrów obok. W momencie, kiedy przyszedł, zupełnie się zmieniła sytuacja, panowie zaczęli tłumaczyć, że no właściwie to o nic się nie stało, nic nie chodzi, dziękujemy, do widzenia, i że tak powiem, mnie wypuścili. Na następny dzień jeden z tych policjantów złożył do oficera dyżurnego zawiadomienie, że zatrzymał mnie w stanie upojenia alkoholowego, prawie 3 promile alkoholu. Dawka letalna. Tak, dokładnie. No i w związku z tym nadano bieg
na dany bieg sprawie. Oczywiście w momencie zatrzymania, kiedy mi zaczęli mawiać, że jestem pijany, poprosiłem, żeby mnie uprzejmie zawieźli na badanie krwi, oczywiście nie chcieli. Oczywiście nie zatrzymano mnie, nie zatrzymano samochodu, nic nie zrobiono, tak jak wspomniałem, wypuszczono. Jedyny dowód rzekomy przeciwko mnie to jest notatka policjanta i nic więcej. Był jeszcze protokół zatrzymania, gdzie były błędnie wprowadzone moje dane, imiona rodziców pomylone, pomylony numer PESEL i tak dalej. I to był koronny dowód pokazany w sądzie. Zdziwiło mnie bardzo, że sprawę tą się zajął sędzia Piotr Maksymowicz i już na pierwszej rozprawie, oczywiście nie ma tego niestety w protokole, ogłosił, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie kara bezwzględnego pozbawienia wolności, co mnie już bardzo mocno zdziwiło, że jest tak siebie pewny, bo nawet jeżeli nie ma tego w protokole, no to przecież są świadkowie rozprawy i że jeżeli wypowiada tego typu opinie, to znaczy, że musi dostać błogosławieństwo przynajmniej od przełożonych, bo normalny sędzia, który ma instynkt samozachowawczy, czegoś takiego przynajmniej oficjalnie na sali rozpraw nie powie. A uczciwy sędzia nie wyrokuje przed poznaniem materiału. To jest bezwzględna przyczyna, to jest oczywiście przyczyna odwołania, powinna być przyczyna wyłączenia sędziego, natomiast tak jak wspomniałem, usilnie nie chce się wyłączyć. Sędzia mi okazał ten protokół zatrzymania, gdzie w miejscu mojego podpisu, gdzie tak jak przeczytałem, bo ja nigdy w życiu wcześniej nie miałem z taką sytuacją do czynienia, przeczytałem na tym protokole, że w miejscu mojego podpisu powinien być podpis czytelny oraz pouczenie dla policjanta, że jeżeli delikwent w jakiś sposób odmawia albo nie chce się czytelnie podpisać, powinno być opis sytuacji wykonany przez policjanta, dlaczego się nie chce czytelnie podpisać. Oczywiście mój podpis wyglądał w ten sposób, rzekomy podpis oczywiście, że było postawione L i dosłownie taki wężyk. Nic więcej. Oczywiście stwierdziłem, że to nie jest mój podpis i w życiu tego dokumentu nie widziałem. Oczywiście informacji policjanta obok, dlaczego nie ma czytelnego podpisu, tylko jest L i wężyk, też nie było. No i poprosiłem o badanie, w takim razie złożyłem wniosek o badanie grafologa, ponieważ pierwszy raz w życiu widzę taki dokument i nic w ogóle im nie podpisywałem oczywiście. Okazało się, że zostało to zaprotokołowane, że jest to mój podpis. W dalszej części protokołu wynikało oczywiście, że nie jest to mój podpis, jakby zdany jest zupełnie wyrwany z kontekstu całości protokołu. Kiedy złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu, dowiedziałem się, że Piotr Maksymowicz nie jest w stanie tego protokołu sprostować, ponieważ protokolant nie pracuje już w sądzie. No, zupełnie abstrakcyjne wytłumaczenie, to jest oczywiście w dokumentach, w aktach sprawy. W każdym razie sprawa jest bardzo dziwna, no trwa już od 2006 roku, czyli jak na sprawę rzekomego pijanego kierowcy, gdzie oczywiście żadnej stuczki nie było, żadnego wypadku, po prostu nic nie ma, prócz zeznań jednego funkcjonariusza policji, drugi dziwnym trafem sąd nie chce, żeby został przesłuchany, nie wiem dlaczego. Co więcej, zeznawało kilku świadków, którzy widzieli mnie tego wieczora, stwierdzili oczywiście, że nie byłem w stanie po spożyciu alkoholu. Zresztą to jest bzdura. Zresztą zapytany policjant, ten, który sporządził notatkę przeze mnie chwilkę, że jeżeli byłem tak pijany, że miałem 3 promile, przepraszam, rzekomo alkoholu, to dlaczego nie zostałem zatrzymany? Dlaczego samochód nie został zatrzymany? No przecież takich delikwentów się kieruje na Izbę Wytrzeźwień, prawda? Albo przynajmniej na ten dołek policyjny. Nie wiem, jaka jest dokładnie procedura. No on stwierdził tylko tyle, że on zadzwonił do dyżurnego, dyżurny kazał mnie wypuścić i tak dalej. No bzdury absolutne. W każdym razie sprawa ta cały czas trwa, a z kolei kolega Piotr Maksymowicz przekraczał wielokrotnie nie tylko normy uczciwego sędziowania, ale przede wszystkim normy przyzwoitości. Po tym, jak zgłosiłem wniosek o powołanie biegłego, okazało się, że część akt sądowych została zniszczona. Między innymi ten protokół, rzekomy protokół mojego zatrzymania został zniszczony w ten sposób, że ten mój rzekomy podpis został zamalowany,
czymś... Panie Macieju, bo ja panu wejdę w słowo, bo pan sędzia Maksymowicz, jeżeli tak zrobił, to on nie przeciera ścieżek, on idzie ścieżkami, które w polskich sądach już dawno są wydeptane. Być może taka jego pewność siebie w tym, co robi, i pewność tej ochrony, zaraz do tego dojdę, a tylko tak w dużym skrócie powiem, w czym już wykazuje, że tak powiem, zapał stachanowca co najmniej. W każdym razie akta zostały zniszczone, no i czytam w aktach tych następnie tworzonych, że pan Maksymowicz informuje wszystkich swoich przełożonych, że to ja zniszczyłem akta podczas przeglądania. Czyli stwierdza moją winę bez postępowania jakiegokolwiek wyjaśniającego. Co więcej, sąd nawet z urzędu nie zawiadomił prokuratury, chociaż powinien był, prawda? Jakoś mu się nie chciało, ja później zawiadomiłem sam prokuraturę. Prokuratura oczywiście umorzyła wobec nieustalenia sprawcy. No i być może rzeczywiście tutaj przełożeni Piotra przyjęliby tą wersję, gdyby nie to, że dzień wcześniej w tym pomieszczeniu, gdzie przeglądałem akta, dzień wcześniej zostały zainstalowane kamery. I zapis kamery jednoznacznie stwierdził, że to nie jest możliwe, żebym ja to zniszczył, ponieważ cała czynność przeglądania była utrwalona na kamerach niezależnych, prawda, wideo. Natomiast zupełnie przesadził, wysyłając pisma do wszystkich moich placówek medycznych, gdzie się kiedykolwiek leczyłem, łącznie z moim stomatologiem, wysyłając pisma następującej treści, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przeze mnie przestępstwa i w związku z tym proszę o doręczenie kompletu mojej dokumentacji lekarskiej, łącznie z wynikami badań, łącznie z historiami choroby, oczywiście kopii, wnosi o doręczenie sędziemu, czyli... To tak można? Właśnie tak nie można, bo standardowa procedura jest następująca. Jeżeli sąd ma wątpliwości co do stanu mojego zdrowia fizycznego, tutaj oczywiście wyłączamy kwestie psychiatryczne akurat, ale co do stanu fizycznego powołuje biegłego lekarza, który z kolei może jako lekarz zobowiązany tajemnicą lekarską wystąpić do placówek rzeczywiście medycznych i poprosić o informacje na ten temat oraz sporządzić opinię. Natomiast w tym momencie mój były znajomy, przebywający zresztą w towarzystwie obracające się dość nieciekawych osób, które nie są mi życzliwe, ściąga z całej Polski dokumenty medyczne, gdzie są dokładnie opisane wyniki badań, choroby, wizyty, historię choroby, ściąga do siebie z całej Polski dane wrażliwe z okresu kilku lat wcześniej. I pytanie jest takie, kto mi zagwarantuje, że ten pan, którego przecież nie obowiązuje żadna tajemnica lekarska i lekarzem nie jest, nie zrobi ksero i nie puści tego w świat. Co więcej, te dane wrażliwe znajdują się w powszechnie dostępnych aktach i prawda, być może wielu moich wrogów prawda, będzie miało gotową receptę, jakimi środek zaaplikować w kawie, żeby to się mniej więcej zgadzało z tymi chorobami, na które cierpi. No to jest skandal po prostu absolutny. Zastanawiałem się, skąd Maksymowicz uzyskał takie informacje. Zrobił w sposób bardzo prosty. Wystąpił do ZUS-u z pytaniem, oczywiście podając, że jestem przestępcą, i wystąpił z pytaniem o podanie, czy żądaniem podania właśnie wszystkich placówek medycznych, skąd tylko wpływały jakiekolwiek dokumenty do ZUS-u związane z moim leczeniem i hurtem popisał, łącznie właśnie z moim lekarzem stomatologiem. Po tym zdarzeniu doszedłem do wniosku, że jednak nie mogę tego tak zostawić. Złożyłem pozew cywilny i teraz dojdziemy, przepraszam za zbyt długi wstęp, dojdziemy już do sedna. Złożyłem pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie, wnosząc o zapłatę 15 tysięcy złotych od pana Maksymowicza na cele charytatywne, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby pokazać, że to, co zrobił, jest zupełnym bezprawiem. Jak wyglądała sprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie? No, sprawa wyglądała w Sądzie Okręgowym bardzo ciekawo i bardzo krótko. Mianowicie złożyłem pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie z podaniem adresu do doręczeń. Adres do doręczeń miał być użyty do tego adres Fundacji Lex Nostra i wszelkie korespondencja strony przeciwnej, korespondencja sądowa docierała na ten adres właściwy, została doręczana.
później było wiele, wiele miesięcy ciszy i w końcu we wrześniu 2011 roku nagle przez przypadek, będąc w Sądzie Okręgowym w Warszawie, dowiaduje się, że zapadł wyrok. Co więcej, wkrótce potem otrzymuje pismo od komornika, że zajął mi 8,5 tysiąca złotych plus odsetki, plus koszty sądowe. Kosztów sądowych, 8,5 tysiąca z tytułu kosztów sądowych właśnie w tej sprawie. Próbuję przejrzeć akta, w sądzie nie ma akt. Dowiedziałem się w końcu w informacji jakimś cudem, że 27 lutego odbyła się rozprawa. Rozprawa trwała 10 minut. Mój pozew został oddalony, zostały zasądzone 8,5 tysiąca złotych kosztów sądowych. O terminie rozprawy zawiadomienie zostało wysłane na zupełnie niewłaściwy adres wzięty z sufitu, co zresztą mieli w systemie. Nie wiem, skąd się ten adres wziął, skoro wcześniejsze pisma były doręczane w sposób właściwy, pod adres właściwy, czyli samo wezwanie na termin rozprawy wysyłają pod adres zupełnie z sufitu. Oczywiście wraca z adnotacją, że nie doręczono, ale w postępowaniu cywilnym jest to traktowane jako doręczone. Odbywa się rozprawa, trwa 10 minut, pozew jest oddalony, 8,5 tysiąca złotych kosztów. Oczywiście o wyroku nie zostaje poinformowany, bo przecież nieobecność moja była nieusprawiedliwiona zdaniem sądu. Wyrok oczywiście się uprawomacnia. Dowiaduje się przez przypadek w sądzie i wkrótce później od komornika, który zaczął ściąganie tej kwoty. W związku z tym, nie mając dostępu nawet do akt, składam wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na bardzo rażący błąd sądu po prostu. To jest rzecz oczywista. Sąd wzywa mnie do opłacenia 9 tysięcy kolejnych tytułem opłaty sądowej za wznowienie postępowania. A to tak można? Okazuje się, że można. Nie wiem, skąd się to wzięło 9 tysięcy. Wnoszę o zmniejszenie tej kwoty, ponieważ już raz sąd sobie skubnął i ma moje pieniądze, a błąd jest ewidentny sądu. W związku z tym nie widzę powodu, żebym płacił za to, że rzekomo pracownik sekretariatu sądu się pomylił, wysyłając wezwanie akurat na rozprawę na zły adres. W związku z tym uprzejmie to sądowi napisałem, że nie widzę powodu, żebym płacił za jej błędy. Sąd z kolei w odpowiedzi wysłał wezwanie do przedstawienia informacji na mój temat bardzo dokładnych łącznie i nie tylko na mój, bo również informacje na temat kancelarii, informacje na temat fundacji, wyciągu z rachunku bankowego, kancelarii, wyciągu z rachunku bankowego fundacji, gdzie to są zupełnie inne przecież podmioty ode mnie niezależne. Zaświadczenie z MOPS-u chyba, czy korzystam z pomocy, oczywiście z pomocy nie korzystam. Plus do tego szereg innych rzeczy, sugerując mi nawet to, czy czasem nie mam jakichś tam osób, które mnie utrzymują. Do tego stopnia były pytania. Oczywiście odmówiłem odpowiedzi na to zupełnie absurdalne pytanie. I po dzień dzisiejszy sprawa jest w zawieszeniu, czyli minął prawie rok czasu, wznowieniu nie widać, nie słychać. Dziś rano koleżanka z kancelarii była w sądzie, żeby zobaczyć, co się w tej sprawie dzieje. Dowiedziała się, że nadal akta tej sprawy nie są dostępne, czyli praktycznie od prawie roku czasu nie możemy się zapoznać z aktami sprawy. Pan strona nie może się zapoznać z aktami sprawy? Tak, dziś akta akurat były, mimo że były wcześniej oczywiście zamówione, potwierdzone, dziś akta akurat z tego, co mi koleżanka adwokat od nas wspominała, została tak poinformowana, że akta są u przewodniczącego wydziału dziś akurat. Wcześniej były chyba w sądzie apelacyjnym, różne były wersje zdarzeń, w każdym razie akt nie ma. Oczywiście wystąpiłem w międzyczasie do wszystkich możliwych instytucji, łącznie z Krajową Radą Sądownictwa, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i tak dalej. I na koniec właśnie taka ciekawostka odnośnie tych akt. Otrzymałem pismo Rzecznika Praw Obywatelskich następującej treści. Ja tylko oczywiście całego pisma nie przytoczę, natomiast to, co nas najbardziej interesuje. Zastępca dyrektora zespołu, pani Małgorzata Chmielewska, była uprzejma napisać do mnie. Na marginesie tylko zauważyć należy, iż przesyłkę z zawiadomieniem o terminie rozprawy w dniu 27 stycznia powód pan Maciej Lisowski odebrał osobiście w dniu 15 października 2010, przy czym
i te akta nie noszą śladów ich lektury przez powoda. Czyli w tym momencie Rzecznik Praw Obywatelskich, który prawdopodobnie dotarł do akt Sądu Okręgowego 1C889/09, wyczytał z tych akt, iż przesyłkę o terminie rozprawy odebrałem rzekomo osobiście, co nie jest możliwe nawet w świetle informacji uzyskanych z sądu i została wysłana jest skutkiem doręczenia na niewłaściwy adres. Czyli na to wygląda, że znowu, podobnie jak w sprawie, którą prowadzi Maksymowicz, znowu coś się dziwnego w aktach dzieje, być może jakiś znowu L, prawda, z wężykiem, czyli rzekomy mój podpis. Ja to oczywiście chcę jak najbardziej wyjaśnić, jak najszybciej, natomiast trudno mi wyjaśnić się, mając fizycznego dostępu do akt. Tak czy inaczej, wniosek z mojej strony ciśnie się następujący. No, tutaj koledzy z Sądu Okręgowego bronią prywatnych interesów Piotrka Maksymowicza, ich kolegi po fachu. No, bronią w ten sposób, że przecież nie wierzę w takie przypadki, że cała wszystka korespondencja jest doręczona właściwie, a akurat wezwanie na termin rozprawy jest wysyłane na niewłaściwy adres. Nie wierzę w takie przypadki, że rozprawa trwa raptem 10 minut. Bo jak można w 10 minut, prawda, zapoznać się chociażby... Materiałem dowodem, widziałem na własne oczy taką rozprawę, proszę mi wierzyć, sąd odbębnił w 10 minut rozprawę. Tak. I nic sobie nie zrobił z tego, że to nawet wyglądało kuriozalnie, ale nie jest to jakiś... Pana przypadek jest szczególny. Szczególny dlatego, że pan wie, jak się zachować, panie Macieju. Natomiast ludzie nie wiedzą. Dla ludzi sędziowie sądu, którzy dbają o interesy swojego kolegi sędziego, to są na pewno w jakiś sposób usprawiedliwiani, w końcu są koleżeńscy. Tak, natomiast tutaj być może ta koleżeńskość jest jeszcze szczególnie spotęgowana faktem, iż zapewne, bo oficjalnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, bo sąd widocznie nie widzi potrzeby, żeby udzielać oficjalnej odpowiedzi. Natomiast być może ta koleżeńskość jest spotęgowana tym, iż prawdopodobnie matka Piotra Maksymowicza pracuje w Sądzie Okręgowym, jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie i pracuje w Wydziale Wizytacji, czyli de facto wizytuje innych sędziów. No tak, to może wzmacniać koleżeństwo. Zażyłość. Tak. We wzajemnej pomocy. Tak, w każdym razie zobaczymy, jak ta sprawa dalej będzie wyglądać, natomiast to jak widać, koledzy mocno wspierają Piotrka, aż się chce powiedzieć, parafrazując, prawda, piosenkę kiedyś Kazika, panie Piotrek, pan się nie boi, sąd okręgowy za panem stoi.